Hej kochani, tutaj Angelika, czyli Angeder i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem podkładu. Tym razem przetestuję Bell Nude Liquid Powder Intense Cover. Ja mam odcień 02, tylko taki udało mi się dostać w Hebe. Jeszcze pani mi go w ogóle z magazynu przeniosła tak naprawdę. Z tego co widziałam na testerze, to 01 wypadał dosyć różowo, więc mam nadzieję, że ten odcień będzie dla mnie w porządku. A jak już nałożę podkład, to w następnym filmie będziecie mogli zobaczyć test produktów Jennifer Lopez w kolaboracji z Inglotem. Opakowanie, w którym dostałam te kosmetyki, jest przepiękne. Jest tutaj też lusterko. Pytałyście mnie na Instagramie, czy zrobię test kosmetyków, także uznałam, że dzisiaj sobie je przetestuję, ale to będziecie mogli zobaczyć w innym filmie. Na opakowaniu ogólnie jest napisane hypoalergiczny puder matujący w płynie, więc troszeczkę to dziwne, ale dobra, zobaczymy. Dla mnie to jest po prostu podkład, który daje matowe wykończenie. Napisane jest, że jest 10 godzin trwałości, więc fajnie, że producent nie napisał czegoś w stylu 24 godziny, 48, w ogóle cały tydzień możecie chodzić w makijażu i się nie myć najlepiej. Także tutaj jest realna obietnica, 10 godzin jak najbardziej powinien dać radę wytrzymać podkład matujący. Jest godzina ogólnie 16, więc ten test nie będzie bardzo długi, ale myślę, że do 12, do 24 wytrwam, trzymajcie za mnie kciuki. Więc i tak troszeczkę ten podkład będzie na mojej buzi. Jest upał, kolejny dzień upału, więc podkłady nie mają lekko. Kolor numer 2 jest takim kolorem neutralnym, nie jest ani jakiś różowy, ani jakiś bardzo żółty, jest po prostu beżowy, czyli pomiędzy, więc myślę, że powinien mi pasować. Standardowo przetestuję sobie go na żuchwie. Pamiętajcie, że podkład ma pasować do Waszej szyi, nie do twarzy. Ja mam twarz, jak widzicie, różową. Ostatnio ktoś mi pisał w teście podkładu, że przecież ja mam różową skórę. Owszem, ja mam różowy odcień twarzy, gdyż mam widoczne naczynka, no ale na pewno widzicie, że szyja jest taka żółto-neutralna. Ona nie jest bardzo żółta, ale na pewno nie jest różowa. To, że na przykład tutaj się czerwienie, to tak samo wynika to z tego, że po prostu mam skórę wrażliwą, jak się dotknę czy podrapię, to po prostu no widać to. Myślę, że kolor jest w porządku, więc przechodzę do aplikacji. Nie jest może idealny, ale też nie jest bardzo ciemny, więc nie muszę go rozjaśniać. Zresztą przy testach wolę go jednak nie ruszać, zostawić go takim, jaki jest. Nawet jak jest ciutko za ciemny, to nic, bo oceniamy tak naprawdę formułę, a nie kolor. Chociaż to też, ale wiecie, tutaj się nie czepiam, jestem bardzo blada, więc no niestety ciężko. Podkład neutralny lub żółty, który jest wystarczająco jasny. Co widać i czuć, to, że podkład daje takie fajne, gładkie wykończenie. Bardzo przyjemnie się go rozprowadza, on jest taki kremowy, jedwabisty, właśnie jakby zawierał w sobie puder. Taki bardzo mocno zmielony. Krycie, no dla mnie jest mocne dosyć, jest takie średnie w kierunku mocnego. Nie powiedziałabym, że to jest, wiecie, delikatne krycie, które tuszuje tylko niektóre niedoskonałości, bo tak pisze producent, że on ma takie dawać naturalne krycie, wiecie, tylko troszeczkę równać koloryt, ale według mnie to krycie wcale nie jest takie delikatne. No jak widzicie, ja uzyskałam prawie full cover, więc nice. Nice. Chociaż z drugiej strony na opakowaniu jest napisane intense cover, a producent na stronie pisze, że delikatne zmiany tuszuje i jakieś niedoskonałości, więc to z tego można by było wywnioskować, że on ma krycie właśnie takie lekkie w stronę średniego, ale z drugiej strony teraz widzę, że na opakowaniu jest intense cover, więc krycie zdecydowanie jest średnie w kierunku mocnego. I naprawdę z tych podkładów, które ostatnio testowałam, czyli Revolution ostatnio testowałam dla Was oraz podkład z Vibo, ten póki co wygląda najładniej i daje takie bardzo przyjemne, gładkie wykończenie. I tak prezentuje się jedna warstwa podkładu. Zmyłam podkład oczywiście z ust, bo nienawidzę tego efektu, jak są takie obklejone podkładem. Teraz nałożę sobie korektor pod oczy i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o dokładanie korektora, gdyż naprawdę ten podkład zakrył mi wszystko, co naprawdę to chciałam. Może nie w 100%, wiecie, to nie jest Photoshop, żeby nam totalnie zakrył wszystko, ale jak na taki dzienny użytek, tak najbardziej
porządku, on już zastygł. Delikatnie czuć, że nie jest taki, wiecie, w 100% suchy, ale ja też takich podkładów nie lubię, bo one ściągają twarz i w ciągu dnia wyglądają sucho. Pudrować go nie będę, bo ja rzadko pudruję podkłady, jedynie w tym miejscu zrobię baking, jak zwykle, korektor na powieki i pod oczy i wracam do Was z powrotem. I tak prezentuje się podkład razem z korektorem. Tak jak mówiłam, korektor nałożyłam tylko pod oczy, na powieki i dosłownie resztkę nałożyłam na skrzydełko nosa, bo tutaj mam też popękane naczynka i tyle. Pudrować, tak jak mówiłam, nie będę, zrobię później jedynie baking w tym miejscu, ale taki bardzo delikatnie, nie będzie to taka gruba warstwa pudru. Także ja Wam robię teraz zbliżenie, jak to się prezentuje, bo ostatnio jak oglądałam swoje filmy, raczej oglądałam je przy edycji, to w sumie uznałam, że brakuje tutaj jeszcze zbliżenia na twarz bezpośrednio po aplikacji. Także co, ja wykończę makijaż przy użyciu tych kosmetyków z Jennifer Lopez. Jeżeli jesteście ciekawe, to film będzie na kanale, na górze gdzieś wyskoczy Wam odnośnik. Opakowanie jest przepiękne, także uciekam robić make-up dalej. No i wracam do Was po chwili, a nawet dłuższej chwili, bo jest już godzina 18.30, a podkład nakładałam o godzinie 16.10 i w ogóle nie pokazałam Wam telefonu, ale już mniejsza. Tak wygląda skończony makijaż, tak jak mówiłam, nagrywałam dla Was test tych kosmetyków z Jennifer Lopez z Inglotem. No, jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii i tego, jak wykonałam ten makijaż, to odsyłam Was oczywiście do tamtego filmiku, jak tylko się pojawi na górze, wyskoczy Wam odnośnik, tak samo w opisie. No i co, widzę się z Wami pewnie za jakiś godzin 4-5. No i jest godzina 24.14, więc minęło 8 godzin. Tak myślę? Około 8 godzin. I oceniamy ten podkład. Na mój rozświetlacz nie patrzcie, bo nagrywałam na Musical.ly filmik dosyć głupi i nakładałam rozświetlacz i z tej strony po prostu mam taki glow, że aż mi wszedł na policzek tutaj, więc będziemy oceniać bardziej tą stronę. Ogólnie to z tych trzech podkładów, które ostatnio dostawałam, czyli Makeup Revolution tego w sticku oraz podkładu z Vivo, tego nowego, jak jeszcze nie widzieliście, to na górze wyskoczył Wam odnośniki do tych filmów, chyba z tej strony, obstałem, że z tej. I właśnie ten bel, który dzisiaj mam na sobie, to ten zdecydowanie wypadł najlepiej, najfajniej mi się utrzymał, chociaż dzisiaj miał lepsze warunki niż te dwa poprzednie podkłady, dzisiaj nie było już tak gorąco, ja się też tak nie zgrzałam, więc no miał troszeczkę fory, jeżeli chodzi o pogodę, ale powiem Wam, że on praktycznie się nie zmienił, tak jak wyglądał, tak wygląda, nigdzie mi się praktycznie nie pościerał, wiadomo, z jakiegoś tam pryszczyka pojedynczego się wytarł, ale też się tutaj dotykałam po brodzie i tak dalej. A tak poza tym to wygląda naprawdę spoko. Śmiało mogłam nosić go kolejne 5 godzin i myślę, że dalej by wyglądał ok. Nigdzie mi się nie zważył, nie zebrał się brzydko. Tutaj jestem dalej zmatowiona i tam, gdzie muszę też. Wiadomo, tu się błyszczę od rozświetlacza. Będę się tak samo, bo ja lubię rozświetlacz nakładać na nos i na policzki właśnie najbardziej. Ale tak poza tym to nigdzie totalnie się nie świecę, ta skóra się jakoś nie przytłuściła. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o ten podkład, to zdecydowanie Wam go polecam, wygląda prześlicznie. I myślę, że sprawdzi się i na suchej skórze, i na tłustej, i na mieszanej, i na normalnej. Ja mam skórę suchą, po prostu ja go nie pudrowałam. Oczywiście cera tłusta pewnie będzie musiała go trochę przypudrować, ale myślę, że warto po niego sięgnąć i tak jak mówię, z tych trzech podkładów wypadł zdecydowanie najlepiej. Ten kolor też jest ładny, jest taki neutralny i mi myślę, że najbardziej pasuje właśnie taki neutralny odcień. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten podkład. No i dajcie mi znać w komentarzach, jaki podkład powinnam przetestować następnym razem i ogólnie, jakie filmy chcielibyście widzieć na moim kanale, no bo nagrywam od miesiąca tak naprawdę, ale tych filmów jest sporo, więc koniecznie zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, bo filmy pojawiają się kilka razy w tygodniu, a na pewno nie chcecie ich przegapić. No i powiem tak, żarty się po prostu skończyły. Ja już nie będę prosić, tylko macie zostawić subskrypcję i łapki w górę, bo naprawdę tyle co ja nagrywam, tyle co ja siedzę nad montażem, to mało kto tyle siedzi, więc należy mi się łapki. Zapraszam Was na mojego Instagrama i Musical.ly, bo jestem tam od niedawna, więc tak, do następnego, buziaki, pa pa. Koniec! Koniec!